do tego powiedzieć? Dobra. No to jeszcze raz mi zadać pytanie. Ale jak to powiedzieć? Mam na imię Michał. Pracuję w firmie Meden Inmed od około 16 lat. Pierwsze kilka lat pracowałem w dziale obsługi sprzedaży, a następnie od 10 lat pracuję w dziale serwisu. Czym się zajmujesz? Tak jak wspomniałem, pracuję w dziale serwisu i zajmuję się obsługą serwisową urządzeń medycznych, które nasza firma dystrybuuje. I tę moją pracę można podzielić na takie trzy części. Czyli jest to najpierw instalacja urządzeń medycznych w placówkach służby zdrowia, następnie szkolenie personelu medycznego z obsługi tychże urządzeń, no i potem obsługa posprzedażowa, czyli przeglądy i naprawy oraz dodatkowe wsparcie techniczne. Jak Ci się pracuje w Meden Inmed? W mojej pracy bardzo lubię to, że jest ona urozmaicona. Firma pozyskuje nowych kontrahentów do współpracy, czyli ten sprzęt, który obsługujemy serwisowo na przestrzeni lat się zmienia, co sprawia, że praca jest ciekawsza, musimy się czegoś uczyć, ale też mamy nowe wyzwania. Dodatkowo lubię to, że mamy wsparcie w postaci szkoleń. Są to szkolenia wewnętrzne, które są tu przeprowadzane w firmie, czyli na przykład szkolenia z organizacji czasu pracy, a także szkolenia zewnętrzne prowadzone przez producentów sprzętu, czyli na przykład firma Wolf organizuje takie szkolenia raz do roku czy raz na dwa lata. Oczywiście mówię o okresie przed pandemią, czyli mamy możliwość wyjazdu do siedziby producenta i tam zapoznania się na miejscu ze sprzętem i z nowościami. Czy poleciłbyś pracę w Meden Inmed? Myślę, że firma Meden Inmed jest całkiem dobrym pracodawcą. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, firma istnieje już ponad 30 lat, także jest firmą stabilną. Przez cały ten okres jednak cały czas się rozwijała. Można to ocenić na podstawie liczby zatrudnionych osób. Kiedy się zatrudniałem, było to poniżej 100. Teraz jest, myślę, około powyżej 300. W firmie mi się wydaje, że jest jednak dosyć dobra atmosfera. Nie ma dystansu między przełożonymi a pracownikami. Mamy dobrze wyposażone pomieszczenia, na przykład kącik socjalny, czy też pomieszczenia biurowe są bardzo nowoczesne i estetyczne. No, i chciałbym powiedzieć, że podczas tego 30-lecia osoby, które pracowały powyżej 10 lat, dostawały nagrody i wtedy sobie uświadomiłem, że tych osób jest, myślę, około 1/3 załogi. To są osoby, które pracują powyżej 10 lat, także świadczy to o tym, że dobrze się pracuje w tej firmie. Czy Meden Inmed ma mocne strony jako pracodawca? Jakie? Myślę, że rozwój pracowników w ramach firmy jest możliwy. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, mamy szkolenia. Po drugie, firma też umożliwia awans wewnętrzny w firmie. Czyli często przy przeprowadzaniu rekrutacji najpierw szukamy pracowników spośród tych, którzy już pracują. I jeżeli oni wyrażą zgodę, firma się zgodzi, mogą awansować gdzieś, czy po prostu zmienić swój zakres zadań, żeby ta praca była bardziej urozmaicona. Co jest trudnego w Twojej pracy? Jeszcze raz zadaj mi pytanie, ja powiem. Wiadomo, w tej codziennej pracy pojawiają się sprawy trudne. Tak się wstrzeliłem ładnie. Też nie powtórzę tego. Chciałem dodać jeszcze, że w pracy naszej jest bardzo dobra atmosfera. Wiadomo, że w tej codzienności pojawiają się sytuacje konfliktowe, trudne, ale zawsze są rozwiązywane w sposób konstruktywny. Także sprawia to, że praca jest całkiem przyjemna. Jakie cechy powinien mieć kandydat chcący pracować w Twoim dziale? Szukamy pracowników elastycznych, otwartych na nowe wyzwania i przede wszystkim chcących się uczyć, a także umiejących rozwiązywać różne nietypowe problemy i takich, którzy się nie boją rozwiązywać tych problemów, dlatego że zmienia się rynek, zmienia się sprzęt i codziennie jest coś nowego. Chwila przerwy, bo teraz się dlatego zapraszam wszystkich do zapoznania się z aktualnymi rekrutacjami na wolne stanowiska w naszej firmie. Może praca Wam się spodoba, znajdziemy wspólny język i zostaniecie w firmie Meden Inmed tyle lat, co ja. Ale wiecie co, myślę, że to jest dobre, tylko tak jako całość to się nie da puścić. Trzeba to po prostu pokompletować.
Czy chcesz coś dodać od siebie? Pamiętam kiedyś, to nie nagrywasz, czy nagrywasz wszystko? Tak? Pamiętam kiedyś, jak pracowałem jeszcze na studiach tam w sklepie, gdzieś tam byłem za granicą, to po prostu na zegarek patrzyłem i te 8 godzin, jak miałem 12, to każda minuta, to tak sekunda leciała. To było okropne. A tu przyjdę i się pokręcę, już jest 15:30, nie? Oczywiście coś zrobię, nie? Tylko się pokręcę, ale wiesz, o co chodzi. Jeszcze jakieś pytania? Nie? To już mogę z kanapy zejść? Dobra, to odpinaj. Także jo, zapraszam.